Siema, patrzcie to. Salon motocyklowy i kładowy. Kłady motocykle, serwis części. Przywiozłem do salonu motocyklowego właśnie kalendarze Black Opsa, 10 sztuk. Uuu, Filipa, sprzęt! W końcu dotarł, poznałem po wlepie. No ciekawe. Kiedy będzie naprawiany? O, kopka już działa. O, czyżby naprawiony był? Siema. Siema. O, widzę. Kalendarzyki. Przywiozłem wam. No, teraz zobacz. No. Super. I blokadka. Super. I cofnij wszystko. Cewno to na serwisie, Patryk? Tak, 850. Sympatyczna okay. Maszyna. Jaki przebieg? To jest akurat nówka 100 km raptem. Czyli pierwszy serwis taki? Pierwszy serwis olejowy, no ale tu jakiś drobny ząg wkradł w przedni most. Wada fabryczna się gdzieś tam ujawniła, ale już wszystko opanowane. Jakieś części trzeba było wymieniać? Czy? Silniczek przedniego mostu, ale jest opanowane. Wszystko na półkach jest, także nie ma problemu. CF Moto. Kurde. No ale już tym to można pojeździć. Nie dość, że fajna, wygodna kanapa, to jeszcze trochę tempu do życia. Tak. Coś poszło z tych nowych? No, wczoraj 850 wyjechała, taka sama, z tym, że jeszcze z dodatkowym mykiem blokady tylnego mostu. Czyli szpera, jak to się mówi, zaspawana. Ale no, można zrobić sobie 4x4 wszystko zblokowane, albo tył odblokowany, czyli co ma tam lżej, jak to się mówi. No albo przód tak samo. Tylko... Czyli też różne wersje są tak, tego tak, całego mostu. Dokładnie, nie? No co tam, 625 poszła. A też w sumie wróciła na serwis olejowy, jest na parkingu, na dworzu już po serwisie. Po serwisie, a już testowałeś? Możesz wsiąść, przejechać się z nowym. Dobra, kac wziąłem nawet. No także można śmiało. I to jeszcze też CF-ka, tak? Tak, 625. 625. No i na hali mamy najnowszy model 520, jaka teraz wyszła na 2.23. To ja poczekam, ty tu zamontuj. Świeżynka jeszcze i pójdziemy tam zobaczyć. Słuchaj, tak mnie korci kupić jakiegoś pita, nie? No. Jakbyś mi jakiś dobry rabat dał dzisiaj. To już musisz wszystko z Andrzejem. Ja to tylko tutaj to. To idę. Na to patrzę. To idę, idę go prześwirować. Pewnie. To chwila. Ostatnio sprzedałem tutaj do Miewkowa też na... Chcę Andrzeja wrobić, żeby mi dał pitbajka jakiegoś. Tak za free, nie? Cicho. Może się uda? Może się uda? Będę go urabiał i to ostro. Znacie Blacka. Nie odpuszczę. Może się uda. Jestem twardy negocjator. Tylko... Zaraz. Niech skończy tylko rozmawiać, już go wrabiam. Niech da jakiegoś pitbajka dla ekipy na Black Opsa, nie? Niech da coś za free. Coś na kółko. Andrzej, słuchaj, ja mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia, nie? Tyle masz tych tutaj motocykli? No dużo. Dużo, nie? Ale byś mógł dać mi jeden. Tak za free. Za free? Ale ja mówię poważnie. Pomyśl. Za pomyśl. Free. Gdzieś tam pomyśl. Za salon pewnie. Okleimy go salonem mat, będziemy go na miejscówki brać i widzowie będą tym jeździć. A na 100 tysięcy subów, czyli patrz, jeszcze cały rok reklamy będziesz miał, albo nawet dwa. Ten motocykl, bo oczywiście go nie zniszczymy, przeznaczymy go dla widza. Ja zrobię naklejki Salon Mas. Serwis. Pomyśl ze wspólnikiem. O, pomyśl. Takiego malutkiego. Ale co to jest? Nie, to pakiecik zwykły. Aha. Czyli mini. Mini. Ale tak myślałeś. Widziałem, że coś myślałeś. Pomyśl, ale słuchaj, na 100 tysięcy damy widzowi. Mhm. To jest dużo? 100 tysięcy? Widzów? No. Sam nie wiem. A na przykład jak wstawiliśmy filmik, nie? Co ten pierwszy, jak z salonu Mas, no bo ten salon jest naprawdę wielki, ludzie, wy tego nie widzicie. Ja drona przywiozłem, ja zrobię z góry, wiesz, tak przelecę nad tym wszystkim. Miał ile? 13, ma 15 tysięcy wyświetleń. No to dla ciebie dużo czy mało? No 13 tysięcy ludzi, jak coś obejrzy, to chyba jest dużo, ale jak to jest w skali takiej YouTube'owej... 100 potencjalnych klientów może być. Aha. Z tego.
No to to już bardzo dużo klientów. No. Bardzo. A zresztą zobaczysz po kalendarzach. Ja jeszcze je mam, to ja jeszcze je przywiozę. No ale weź tak, co ty myślałeś, powiedz mi, o tym przekazaniu? Czy, ale powiedz tak szczerze. Szczerze? Szczerze. Że za halą stoi kilka takich wraków, które są do remontu i klienci je zostawili 10 lat temu i nie chcą odebrać. To no. Chyba, że takie. Coś ty, a co tam masz ciekawego? Nie wiem już teraz nawet. Tam nawet kłady stoją takie duże pojemności 500. Takie nawet też. Czyli nowego nie chcesz dać? No nie, to bym się musiał zastanowić. Starego chcesz dać, ale zremontowanego. Jak coś stoi już parę lat, to się... Wiesz co, dla mnie to jest coś fajnego by było, jakby było coś małe. Nie chodzi o duże, bo wiadomo, my się nie zapakujemy, bo to trzeba uczciwie mówić, nie? Musi być coś małego, żebyśmy zawsze na każdą miejscówkę, nawet w bagażnik, wiesz, wpakowali. I żeby zawsze był, bo to będzie motocykl, że my, nie tylko my będziemy jeździć tym motocyklem, ale będziemy na każdej miejscówce widzom dawać. Czyli to będzie takie powielanie, nie? To nie będzie coś takiego. I po prostu jest taka zasada, że ten widz, któremu damy, musi pierw na kółko go lekko wyrwać, a potem może sobie pojeździć tym. To nie będzie coś takiego, że to będzie stało u nas w garażu, nie? To będzie cały czas z nami jeździło wszędzie, a my po całej Polsce jeździmy. Lada moment sezon. Tomek fajne backflipy robi takimi sprzętami. Czyli fame jest cały czas, nie? No pomyśl. Kład nie, bo kłada nie zapakujemy, nie? Ale motocykl... No, coś tam pomyślimy, zobaczymy. To jest kwestia czasu. No dobra, no słuchaj, no... Wiesz, nie to, żebym cię chciał coś wyłudzić, ale po prostu dobry fajny, dobra reklama by była. No. Cały czas, non stop. To może to i takie małe. O. Zmyślisz, czyli? Nie, przyglądam się tą ceną. Dlaczego ten duży kosztuje tyle samo, co ten mały? A gdzie tu masz cenę? Tu jest 3900. Też 3900. O kurde. Pewnie nowsza dostawa. Co dostawa, są droższe. Kurde. Ten jest z nowej dostawy, a ten jeszcze jest ze starej. No to zobaczcie. I to jeszcze stoi, nie? I się kurzy. To już powinno jeździć u klienta, nie? No, to już tu stoi pewnie bardzo długo. No. Kurde, taki KXZ fajny. I cena 3900. To śmiech na sali jest. 7800. Ale mało, to poschodziły te. Poprzestawiane są jeszcze, bo są tam jeszcze stoją. Aha, tam. Ale tak, coś tam zeszło. RFZ-a. Coś tam schodzi, no jak co jakiś czas coś tam idzie, ale w porównaniu do dużych kładów bardzo mało. Tu jest RFZ-a. No i koniec. No to tam tutaj poszły. Tutaj jeszcze jakiś jeden stoi. O, ten już piątkę. To już też RFZ-a, nowa dostawa. Nie, no nie. Coś ty. Mhm. Nie, to jest ten, co ja jeździłem chyba. Nie, nowa dostawa. Też nowa dostawa. Nie, to jest nówka. Bo jeszcze nie jeździłem. No. RFZ-a na dużych kołach. O, i Simpsonik widzę. Do naprawy. Do naprawy. Pięknie. W ogóle, wiesz co, ci powiem, że dużo sprzętów tu teraz już ich nie ma, bo już wypchnięte są już zrobione. Ale widzów normalnie, bo wlepy. Po wlepach widzę. A, no. Może być, tak. Tak. No słuchajcie, no Andy się jeszcze zastanawia z tym motocyklem, ale ja mu zaraz tutaj dam taką propozycję nie do odrzucenia. Słuchajcie, ja bym najlepiej to, kurczę, by mi pasował ten albo ten, ale dobra, to już tam nieważne. Ten też by mógł być, bo tego to bagażnika wsadzamy i bach, bach. Każdy będzie miał jakieś tam zadowolenie, nawet Kuba pojeździ tym, ale dobra, spoko. Słuchaj, Andy, ja mam taką propozycję. Nie do odrzucenia tak naprawdę. No słucham. Słuchaj, przez rok czasu, albo nawet więcej, do końca kanału, nie? Będziesz miał reklamę tych wszystkich CF Moto. Bo ja widzę, że ty tak idziesz w te CF Moto, całe kontenery do ciebie przychodzą, nówek sztuk, że po prostu, no, gdzie nic się nie obejrzysz i jeszcze ci schodzą. To jeszcze zrobię, żeby jeszcze więcej ci schodziło. Andy się zastanawia. Okay. To idź gadaj ze wspólnikiem. Ja przyjdę zaraz i się dopytam. Dobra? Nara. Nara. Ciekawe, czy mam
moc przekonywania, nie? Nie wiem, nie wiem. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co Bleku wymodził. W swoim życiu codziennym? Patryk, słuchaj, zaraz to cię porwę tam do tych CF Moto, ale wiesz co, wrobiłem Andrzeja, nie? Żeby mi dał motocykl nowy. No, ale mu powiedziałem, że będę, wiesz, jechał ostro z reklamami do końca kanału życia, żywotności. CF Moto, CF Moto, CF Moto, rozumiesz, nie? I on teraz poszedł ze wspólnikiem ugadać temat. Zaproponował mi w ogóle, że ma z tyłu jakieś tam sprzęty i taki może mi dać. To co widzowie porzucili, wiesz, klienci. Tak, tych to trochę jest. Ale ja mu tłumaczę, słuchaj, no nie mogę takiej krowy wziąć, dużej jakiejś, nie? Bo to nie wiem, czy motocykl, czy kład. A to i różne są. I różne są motocykle. Tak. Nawet mamy 700 chyba MX-u. Co to jest? Kimco. MX-u. No takiego dużego mamy z tyłu, już stoi 2 lata, nie wiem. Ale to jeździ? Jeździ, zabrajemy. No pomysł sympatyczny, tylko wiesz, teraz się naradzają, nie? Tak naprawdę. A widziałeś, w międzyczasie poszły 650, te motory. Nie ma. Nie żartuj. Nie ma, poszły. CF Moto poszły, to jest te, co ja testowałem, co jeździłem? Obydwa? Obydwa. To się nie pochwalił skubany. Kurczę. Ale wiesz co, a co powiesz o Filipa tej Yamaszce 8.5? Kurczę, nic nie powiem, bo nie wiem jeszcze nic na jej temat, ale nawet nie wiedziałem, że Andrzej ją przyjął. Tak się... A widzisz? Ja nawet nie wiedziałem, bo ona sobie stała. A ja wiedziałem, nie? Ona sobie tu stała. Wczoraj rozmawialiśmy. Ja a nawet... powiedz, a kiedy będziesz miał ją na serwisie? O jeny, to 2 tygodnie, jak nie 3. Słuchaj, a zadzwonisz do mnie, bo musiał nagrać? A co to w ogóle będzie do zrobienia? No nawet nie wiem jeszcze. Wszystko. Wszystko. No, no to nie ma problemu, to będziemy... Ma chodzić, odpalać i chodzić. Będziemy działać. Dobra, to nawet wiesz co, no to poświęcę tu z godzinę, dwie nawet. Pomogę ci ten... A dla ciebie tutaj kalendarz będzie czekał, no bo dałeś jednak na serwis, no to... Klient, no to dostanie kalendarz, nie? No pewnie, pewnie. No. 625 tam patrzyłeś? Tą maszynkę? Jaka sympatyczna? Andrzej mi pokazywał, ale ja i tak czekam na ciebie. Ja czekam na ciebie, bo tam jeszcze wyciągarki chcemy też ograć, wiesz? Dobrze. Bo podobno schodzą jak świeże bułki. Dosłownie też minuta 10 i 850 też może już śmigać do klienta. Coś ty, czyli ja będę mógł przetestować jedną i drugą? Będziesz mógł. A wiesz co, jeszcze Andrzej powiedział, że kupuje tą 500, nie? I jak tylko będzie zarejestrowana, nie? Będą obydwie jego 1000 i ta 500, nie? I przyjeżdżam i testuję obydwa. No, pewnie, nie ma problemu, my tam zapraszamy. Niech klienci widzą, jak to się zachowuje, jak to jeździ, bo ta. Jest to coś sympatycznego. To pewnie tą 500 dostanę też na weekend jakiś, tak mi się wydaje. No to już nie, ja nie na wiem. Tydzień, na weekend nie, bo one co weekend to jeżdżą, wiesz? A no tak. Słuchajcie, ja to jestem tylko ciekawy, co tam oni się naradzą, nie? Czy będą chcieli mi starego gruchota dać tam z tyłu, czy dadzą mi jednak nowy motocykl, nie? Kłada nie, bo wiesz, bo to chodzi o to, żebyśmy, wiesz, nie mamy miejsca gdzieś do bagażnika go bach i po prostu, wiesz, to będzie, widzowie będą tym jeździć. No tak. To nie chodzi o to, że to będzie u nas w garażu stało, nie? Tam ma się po prostu ciągle z tym motocyklem coś dziać, nie? Tak jest. Ja go będę cały czas urabiał, bo ja jeszcze stąd nie jadę. No zobaczycie. A jeszcze... Twardy zawodnik, także. No, ale Patryk, postarać. Może ty byś jeszcze coś tam nagadał. Ja nie mam siły przebicia. Nie masz siły przebicia. Nie. Czyli jednak ja. To już. Trzeba niestety w własnym zakresie walczyć, bo co ja tam mogę? Ja tam mogę poskręcać, jak się rozkręcić. Dobra, będę walczył, to obiecuję wam. A w tym czasie, po prostu w tej przerwie, jadę jeździć CF Moto. 500 po serwisie i zaraz będzie 850 po serwisie. Ubieram kask tymczasem. Słuchajcie, no dostałem odpowiedź taką, że muszę się zastanowić, potrzebuję tydzień czasu na to. Czyli czekamy. Jak uda się wydębić ten motocykl, to na 100 000 subów będzie przekazany motocykl dla widza.